tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dawno nie było masakrowania żadnej reklamy, chociaż można powiedzieć w pewnym sensie, że masakrowałem kampanię piwnych, przepraszam, polskich browarów sezonowych, ale właśnie trzeba powiedzieć, że generalnie środki zostały rzucone na internet. Podesłał mi jeden z widzów wczoraj czy przedwczoraj film z kampanii piwowarskiej. Z zapytaniem, co o tym sądzę, odpowiedziałem, no chyba będzie trzeba zmasakrować reklamę. Jest otóż na stronie kompanii piwowarskiej, jest sobie taka seria reklam, której bohaterem jest ambasador piwa, który często występuje z takim, prawda, nieogarem, tak? Oni go nazywają piwogapusem, to jest czyli takim, prawda, lajkonikiem, jak się w Krakowie mówi. Przy czym czasami ten piwogapus jest nazywany piwosmakusem, żeby było śmieszniej. No więc było kilka odcinków. Był odcinek o tym, żeby jak dobierać piwo do potrawy, jak otwierać piwo, jak nalewać pilznera, że tam trzy te sposoby, mliko, chladinka, czochtan. Nikt wam w Czechach nie naleje żadnego śmiesznego czochtana. To jest piwo bez piany praktycznie i bardzo mocno nagazowane. Czyli typowo po polsku nalane, a nie po czesku. No nieważne. Zostawmy pilznera i zostawmy jego czochtana, chociaż do tego jeszcze troszkę wrócimy. Natomiast ważne jest to, że w ostatniej wersji, w ostatnim odcinku tej serii, w ogóle seria jest zrobiona na bogato, Krystyna Czubówna czyta, jest zrobiona na modłę filmów przyrodniczych, prawda, że tam ssaki się gromadzą w wodopoju i piją sobie piwo. Piwo Gapus przychodzi z ambasadorem i przychodzą do pubu, w którym obsługuje ich piwo Barus, czyli barman. No i zobaczmy tutaj pokrótce, jakie ich przygody spotykają. Generalnie idea jest taka, żeby prezentować cztery wady. Skunksowy, diacetyl, trzecia to jest mokry karton i czwarta to już jest dobre, tak? No, zobaczmy, jak to zostało przedstawione przez kompanię piwowarską. Po minie piwo Gapusa można stwierdzić, iż piwo nie smakuje najlepiej. Odstrasza to inne osobniki od konsumpcji. Ambasador wyczuwa woń innego ssaka z gatunku szkunksowatych. Choć zwierzę to miłe, to zapach w piwie do miłych nie należy. Prócz tego można wyczuć nikotynę lub kawę. Tutaj zdecydowanie mamy do czynienia z nasłonecznieniem. Przechowywanie piwa w zbyt wysokiej temperaturze powoduje uwalnianie specyficznych, niepożądanych zapachów. No i tutaj mamy niestety kilka nieścisłości i to takich grubych nieścisłości, bo przegrzanie piwa, a nasłonecznienie piwa, one oczywiście mogą wystąpić łącznie, ale to są jakby dwie różne bajki. Przegrzeć piwo możemy w ten sposób, że postawimy je po prostu w transporterze przy grzejniku albo przy wylocie z chładzarki. Natomiast nasłonecznienie jest w 100% związane z promieniami ultrafioletowymi, czyli nie nasłoneczni nam się piwo w puszce, nie nasłoneczni nam się piwo w kegu. Oczywiście może się przegrzać, może nabrać bardzo nieprzyjemnych nut. I tutaj, co prawda, jest na tej animacji pokazana butelka zielona, ale w ogóle nie jest to zaakcentowane. W ogóle nie jest to zaakcentowane, tylko że jest, no, przegrzane, zbyt wysoka temperatura. Moim zdaniem to jest grubo nadużycie, ale najśmieszniejsze w tym filmie jest, o czym na samym początku nie powiedziałem, że tak naprawdę ta kampania mogłaby się nazywać "Co złego, to nie my". Co złego, to nie my. To nie nasza wina, że my pakujemy w zielone butelki Lecha, który może powodować nasłonecznienie. Nie, no my pakujemy w zielone butelki, bo tak ładnie wygląda. Z zieloną Leszek, zielona etykieta, to i zielona butelka. A że zielona butelka się nie nadaje do, czy właściwie nie chroni przed nasłonecznieniem, przed skunksem, no to wina piwo Barusa. Gdzie on to trzymał? No, generalnie akurat nasłonecznienie w pubie
To jest jedna z wad, które rzadko się spotyka, dlatego że no, puby są zwykle dosyć ciemne. Więc albo to piwo nasłonecznione musiało być tam przyjść. Problemem z nasłonecznionym piwem najczęściej spotykamy z piwem sklepowym. Czyli kupujesz po prostu z półki piwo, które stało tam długo, a już nie daj Boże, kiedy tam gdzieś tam pada światło z słoneczne. Chociaż też mówi się, że jarzeniówki tak samo mogą jakieś tam pasmo ultrafioletowe może naświetlać, więc kupujesz piwo, które stało tygodniami, miesiącami. Ono może mieć też nuty utlenienia, o których będzie później, ale to jest ewidentnie związane z zieloną butelką. Sami tę zieloną butelkę wprowadziliście. Polski przemysł piwowarski nad ludzkim wysiłkiem całego kolektywu, kosztem hurtowni, sklepów, które zostały z zielonymi butelkami, w latach 90. wycofał praktycznie do zera butelki zielone. Dlaczego? Dlatego, że browarnicy doszli do wniosków, że piwo w zielonych butelkach psuje się szybciej niż w brązowych, więc wycofano zielone butelki. Zielone butelki, wtedy jeszcze grube, euro, powiedziano, że te są tylko do oleju. Kiedyś olej był w butelkach zwrotnych. Natomiast brązowe zostają do piwa. Dlaczego? Dlatego, że to nie było tak, jak dzisiaj jest, że są wielkie centra przeładunkowe, gdzie są wielkie magazyny, często chłodzone. Tylko piwo po zabutelkowaniu wyjeżdżało na paletach po prostu na plac przed browarem. Co prawda ono się dosyć szybko sprzedawało, bo wtedy było ssanie z rynku na początku lat 90. Ale faktem jest, że wycofano praktycznie zielone butelki. I co? I przyszły koncerny i mówią, nie, no co wy żeście wycofali w Polsce zielone butelki? No wy jesteście chyba chorzy. Przecież Heineken, Carlsberg, Pilsner Urquell, Grolsch, Becks, wszystkie najlepsze piwa są w zielonych butelkach. My też tak zrobimy. I zrobili Lecha, Perłę i jeszcze tam parę innych. Ale idźmy dalej. Przybysze nie mają dzisiaj szczęścia. Ambasador, biorąc łyk, wytuł posmak tofi, masła oraz śmietanki, które nie są wyznacznikiem smaku lagera. Tłumaczy piwo Gapusowi, że problem tkwi w czystości instalacji. W przyrodzie takie sytuacje nie występują często. Jednak należy zwrócić na nie szczególną uwagę, pamiętając jednocześnie o konieczności poinformowania o tym samego barmana. No i tutaj muszę powiedzieć, że to zakrawa o wprowadzanie w błąd ludzi. Dlaczego? Dlatego przez tego piwo Barusa, nie piwo Barusa, tylko ambasadora piwa. Dlaczego? Dlatego, że owszem, są takie bakterie, które produkują diacetyl. Natomiast kurczę, w 9 albo nawet w 99 przypadkach na 100 diacetyl jednak jest błędem fermentacji, jest błędem browaru. Co więcej, on nie zawsze jest błędem. I tu jest cały paradoks, bo jeżeli weźmiemy piwo Pilsner Urquell, które w innej reklamie serwuje właśnie tenże ambasador piwa, to ono w swoim profilu wręcz, w ulotkach reklamowych browaru ma opisane, że ono ma nuty maślane i tofi. Dlatego, że to jest po prostu diacetyl w czeskim pilznerze, w czeskim lagerze jest czymś dopuszczalnym na pewnym poziomie. Więc no, po pierwsze może to rodzić, znaczy po pierwsze jest to demonizowanie diacetylu, pierwsza sprawa. Druga, przypisywanie go brudnej instalacji. Moim zdaniem, albo z mojego doświadczenia wynika, że najczęstszą wadą wprowadzoną przez brudną instalację, tutaj jeszcze do instalacji zaraz dojdziemy, jeszcze jest druga wada, którą oni pokazują. Najczęstszą wadą, którą wprowadza brudna instalacja, to jest nuty dzikich drożdży, czyli właśnie jakieś nuty fenolowe, nieprzyjemne, takie aptekę na przykład kiedyś w piwie poczułem właśnie zepsutym. Też dosyć popularne są właśnie takie nuty końska derka, właśnie brety, jakieś takie historie. I diacetyl rzadko. Diacetyl najczęściej po prostu jest dlatego, że w piwie jest ten diacetyl cholerny. No. On się czasem rozwija, czasem się redukuje, różnie to bywa, szczególnie w przypadku piwa kraftowego, które jest niepasteryzowane, niefiltrowane.
Ale w przypadku piwa koncernowego, jeżeli jest diacetyl, to on najczęściej tam jest dlatego, że browar nawalił. A tutaj rączki umyte, piwobarus nie mył instalacji. W ogóle cały ten film jest dla mnie troszkę, że tak powiem, z dupy, dlatego że jeżeli największy producent piwa widzi, że są takie problemy w gastronomii, to ja bym zainwestował na miejscu kompanii piwowarskiej w tak zwaną instytucję mystery shoppera, czyli mystery shopping, czyli tak zwany tajemniczy klient. Tajemniczy klient odwiedza stacje benzynowe wszystkich sieci. Tajemniczy klient odwiedza nawet sieci sklepów delikatesy centrum. I on takie rzeczy wyłapuje. I następnie sklep dostaje na przykład raport, że tu się żarówka nie świeciła, tu nie było cenówek, tu nie było tego, tu nie było tego. Od największego producenta piwa w Polsce oczekiwałbym, że on nie będzie mówił ludziom, że słuchajcie, weźcie, zróbcie coś z tym piwem, patrzcie, my produkujemy piwo, a tu prawda, nie czyszczą instalacji, wyczuwasz tam masło, tofi i śmietankę, to idź i powiedz, że to nie czyszczą instalacji. A to powinien właśnie robić tajemniczy klient z kompanii piwowarskiej. Ktoś kupuje piwo z kompanii, przyjeżdża, próbuje, panie, no co pan tu sprzedaje? Tak sobie wyobrażam świadome podejście wielkiego producenta. Was na to stać, mówię to do kompanii piwowarskiej. Idźmy dalej, bo tutaj już ambasador już się po prostu podminował troszkę. Był teraz diacetyl. Jedziemy dalej z koksem. Piwobarus stawia niepewne kroki. Nie jest jeszcze doświadczony w obsłudze wodopoju. Ambasador dostrzega inny powszechny błąd w jego zachowaniu. Końcówka nalewaka została zamoczona w piwie. Widać, barman czyni to dość często, skoro w piwie czuć ocet, o czym po chwili może przekonać się sam ambasador. Frustracja z jego strony staje się coraz większa. Informuje piwobarusa o kolejnym błędzie. No i mamy zamaczanie kranu w piwie. I teraz tak, ja się generalnie zgadzam, że nie powinno się zamaczać kranu w piwie, ale jest mnóstwo przypadków, kiedy taki kran się zamacza w piwie. Co więcej, kompania piwowarska właśnie serwując czy promując nalewanie Pilsnera Urquell z tradycyjnego nalewaka, pokazuje, że trzeba zamaczać nam prawie cały kran w tym piwie. Tego niestety na filmie nie widać, bo jest wcześniejszy film z ambasadorem, w którym on nalewa właśnie Pilsnera, ale niestety kolumna nam zasłania. Ale ja akurat brałem udział w takim pokazie, kiedy nalewaliśmy, czy byliśmy uczeni jako blogerzy, nalewania Pilsnera na 3 sposoby, czy tam na 4, bo tam jeszcze było takie sznyt, tak? Chladinka, mliko i czochtan, no i sznyt. I tam właśnie trzeba zanurzyć kran. Co więcej, zanurza się kran w angielskich pubach, gdzie jest tak zwany sparkler na końcu tej właściwie rurki i on rozpryskuje. Zanurza się kran w przypadku nalewania na przykład Guinnessa. Zanurza się kran w naprawdę wielu wypadkach. Ważne jest to, żeby przeprowadzać jakieś czyszczenie tego kranu. Czasami po prostu robi się to tak zwaną gruszką, taką gumową, którą się na przykład odsysa smarki dzieciom, maluchom. Więc taką gruszką można po prostu nabrać wody, czy nabrać jakiegoś roztworu tam i przepłukać ten kran. Więc jeżeli piwo jest octowe, ono rzeczywiście, jeżeli to jest na przykład lato i ten kran nie jest przemywany, to rzeczywiście ta resztka piwa, która się na nim zbierze, ona się może właśnie octowo, mogą się nuty octowe pojawić. Ale żeby cała szklanka była octowa od tego, no to nie. Bo to nie jest tak, że od tego kranu to przejdzie aż tam do beczki, bo to tak nie działa. Tam są takie mechanizmy, które to zabezpieczają przed tym. Więc z tym octowym to bym tak nie szarżował. Ale generalnie czasami takie octowe nuty można spotkać w pubach, no szczególnie tych, gdzie się tam dużo rozlewa, czyli angielskich, gdzie oni przelewają, żeby była jak najmniejsza piana.
albo w belgijski czy holenderski, gdzie ścinają nadmiar piany skimmerem, beer skimmerem. I wtedy rzeczywiście jak chlapią tym piwem wszędzie, no to rzeczywiście śmierdzi octem w takim pubie. Ale to jest troszkę inny case. Piwobarus znalazł rozwiązanie w piwie butelkowym. Ambasador piwa, obserwując i delikatnie wąchając napój, od razu wyczuł zapach. Mokry karton. Taki błąd grozi wykluczeniem ze stada. Długą i smukłą kończyną sięgnął po butelkę. Powodem tego nie jest ani brudna instalacja, ani zanurzenie kranu w piwie, czy też nasłonecznienie. Mamy tu do czynienia z podaniem przeterminowanego piwa, co na żadnym terytorium, w którym szanuje się kulturę piwa, nie powinno mieć miejsca. No i mamy wreszcie mokry karton, natomiast no, dochodzimy do sytuacji, że to już nie jest ignorancja piwobarusa. To jest ordynarne po prostu próba orżnięcia klienta. Tutaj w ogóle mamy tak hardkorowo, no bo piwo przeterminowane 2 lata. No, też takie rzeczy nas mogą spotkać, jak wybierzemy jakieś wyszukane piwo, no ale nie żubra raczej. Raczej jakbyśmy poprosili o Chrolsza, to może nas spotkać taka sytuacja, że właśnie stary. Tutaj nie musi być piwo po terminie, żeby ono miało nuty mokrego kartonu. Jak najbardziej starzenie dopada piwo, a zwłaszcza jeżeli jest właśnie źle przechowywane, czyli za ciepło i tak dalej, i tak dalej. Czasami też jest to wina browaru, chociaż w tych nowoczesnych raczej tam się piwo nie napowietrza. No ale mówię, no tutaj akurat przegrzanie i generalnie tutaj też koncerny są same sobie winne, bo dają długie terminy przydatności po to, żeby piwo się nie przeterminowało, ale dzięki temu nawet w terminie ono może już mieć nuty mokrego kartonu. No i wreszcie na sam koniec tam jest happy end, dostają wreszcie dobre piwo. No, mówię, z mojego punktu widzenia to jest przynajmniej z kilku powodów naciągana sprawa, ten film. Po pierwsze, to nie jest rola klienta, żeby wyczuwać wady, tylko rola producenta, żeby zadbać o to, żeby ich piwo było serwowane prawidłowo. Jakiekolwiek by ono tam nie było w zamyśle. Po drugie, to jest jednak film, który ma wytworzyć takie przekonanie, co złego to nie my. My robimy idealne piwo, świetne po prostu, bez tych wszystkich wad, a to piwo Barus wszystko zepsuł. Czarny charakter. Ale tak naprawdę to ta cała akcja ma służyć temu, żeby, pozwólcie, że zerknę na profil kompanii, żeby wziąć udział w konkursie na ambasadora piwa i napisać w komentarzu, które piwo kompanii piwowarskiej jest Twoim ulubionym. I jak już to napiszesz, to zostajesz ambasadorem piwa, czyli takim smakoszem jak ten tutaj, co te wszystkie wady wykrywał. I 24 szczęśliwców dostanie wyjątkowe piwne czapki i szaliki, kufle ambasadora piwa oraz zestawy naszych piw. Znaczy ich piw. Onych. Nie no, akcja jak akcja. Natomiast z mojego punktu widzenia szyta grubymi nićmi. To by było wszystko w tym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.